Podczas gdy Legia wygrała trzeci mecz rzędu w europejskich pucharach, Barcelona nie wygrała piątego. W 5 ostatnich meczach 4 razy przegrała, raz remisowała, strzeliła 2 gole, a straciła 14. To, że ten klub się zawalił pod względem sportowym, było wiadomo już od dawna, ale teraz wiadomo, że ten klub po prostu się zawalił. Zapraszam na moje stanowisko. Najpierw Barcelonie lekko, łatwo i przyjemnie dokopał Bayern, a potem dokładnie to samo powtórzyła Benfica Lizbona. Mówiąc dokładnie to samo, nie mam na myśli tylko wyniku, ale także fakt, że w obu tych meczach Barcelona nie oddała ani jednego strzału na bramkę, ani jednego celnego strzału. Warto to naprawdę wbić sobie do głowy. W tegorocznej edycji europejskich pucharów Barcelona wciąż pozostaje bez celnego strzału. Kiedy będzie lepiej? Lepiej już było. Barcelona nie tyle znalazła się na zakręcie, co ona z tego zakrętu po prostu wypadła. Ma słaby skład i nie ma pieniędzy na to, żeby mieć lepszy. Ma słabego trenera i nie za bardzo ma pieniądze na to, żeby mieć lepszego. Ma trenera, który sam nie wierzy we własną drużynę i nie zajmuje się już przyszłością drużyny, ale zajmuje się przyszłością własną. Dlatego idzie na konferencję i mówi: widzicie tych piłkarzy? Co ja mogę? Oni nic nie potrafią. Czego się spodziewaliście z takimi zawodnikami w składzie? Czego ode mnie oczekujecie? Przecież ja nic nie mogę, przecież oni nie potrafią grać w piłkę. W żadnym normalnym klubie trenerzy nie wypowiadają takich słów, bo one niczemu nie służą. Co mają myśleć piłkarze o współpracy z trenerem, który wszystko zrzuca na nich i mówi, że w zasadzie to nie ma ten cały projekt przyszłości? Jak mają przygotowywać się do następnego meczu? Jaka ma tam powstać nić porozumienia? Jaka może być chemia między zespołem a szkoleniowcem, skoro on uparcie twierdzi, że piłkarze są po prostu niewystarczająco dobrzy, żeby realizować cele i żeby spełniać ambicje klubu? Ronald Koeman nie zajmuje się już piłkarzami. Ronald Koeman zajmuje się samym sobą. Ronald Koeman zajmuje się tym, aby stworzyć sobie maksymalnie dobre alibi na moment, gdy zostanie już wyrzucony. Bo on praktycznie jest już wyrzucony. On to wie, dlatego ma do przekazania tylko jedno. To nie moja wina, to ich, to nie ja, to oni, to oni. To oni się nie nadają, nie ja. Ja jeszcze dałbym radę, ale z nimi nie dam rady, z nimi nikt nie dałby rady. To jest przekaz Ronalda Koemana do wszystkich kibiców Barcelony. I jest to przekaz straszny, jest to przekaz, który może przetrwać trener wyłącznie w klubie, który nie ma pomysłu na nowego szkoleniowca i nie ma budżetu na nowego szkoleniowca. Oczywiście to może być prawda, że ci piłkarze rzeczywiście się do niczego nie nadają i to nie wina Koemana, tylko ich. Tylko że rolą trenera, dopóki jest zatrudniony, jest sprawić, by nawet ci piłkarze słabi, których ma aktualnie do dyspozycji, byli w stanie rozprawić się z takim Cadiz. Nie jestem pewien, czy trener Cadiz nie wymieniłby się chętnie na składy z Barceloną. Myślę, że wziąłby z pocałowaniem ręki wszystkich 11 zawodników. A Koeman mówi, że nie da się. On już nie walczy o przyszłość tej drużyny, on walczy wyłącznie o swoją przyszłość i o to, aby być pamiętanym jako legenda Barcelony z boiska i żeby te małe syny, które biegają po boisku, nie zatarły wrażenia, jakie kiedyś pozostawił po sobie jako piłkarz. On tych piłkarzy, mam wrażenie, szczerze nienawidzi, że burzą, rujnują jego legendę. On tu przecież był wspominany jako strzelec fantastycznego, legendarnego gola, a teraz ma być wspominany jako ktoś, kto przegrywa mecz za meczem. To się na to nie godzi, to przez te syny naokoło, które biegają po boisku, a nie przez niego. Mówiąc takie słowa na konferencji prasowej, jakie regularnie mówi Ronald Koeman, nie da się prowadzić drużyny i w sposób wiarygodny przekazać jej informacji, że w następnym meczu będzie lepiej, że przygotowujemy się do następnego spotkania i mamy na to spotkanie cel. To po prostu nie ma szans zadziałać. Ale to generalnie nie miało szans zadziałać od samego początku. Wystarczyło przystawić ucho tu i tam i posłuchać, jakim szkoleniowcem jest Ronald Koeman, by go w ogóle nie zatrudniać. Ale zatrudnianie trenerów przez Barcelonę to jest pasmo niepowodzeń. Na 5 ostatnich trenerów Barcelona trafiła z jednym. To mniej więcej jak bilans w Lidze Mistrzów w ostatnich 5 meczach. 1 remis, 4 porażki. Tutaj jeden trener, który się udał, to był Luis Enrique, a oprócz niego było 4 innych szkoleniowców. Poza Koemanem był to Kike Setien, Ernesto Valverde, no i oczywiście legendarny już w mojej głowie przynajmniej Tata Martino. Takiego zestawu szkoleniowców, proporcjonalnie rzecz jasna, nie powstydziłby się Dariusz Mioduski w swoich najlepszych czasach. Mam wrażenie, że tu można postawić pewien znak równości między tym, jak przez lata była zarządzana Legia i jak przez lata była zarządzana Barcelona. W efekcie rozstroniono potęgę sportową i finansową. Przez lata Barcelona była klubem, który regularnie zajmował pierwsze bądź drugie miejsce na liście najbogatszych klubów świata i zastanawiano się jedynie, kiedy pęknie granica miliarda € przychodów i czy wliczać przychody z piłkarzy sprzedawanych, czy nie wliczać, czy walniemy ten rekordzik, ten miliard € przychodu nawet bez wliczania transferów wychodzących z klubu. Barcelona była klubem sexy, Barcelona była klubem, do którego walili drzwiami i oknami sponsorzy, który był po prostu znany i poważany na całym świecie i dla którego turyści z całego świata przylatywali do Barcelony i zostawiali setki milionów, czy to w muzeum klubowym, czy w sklepie klubowym, czy też po prostu na stadionie poprzez kupowanie biletów. Dzisiaj tego wszystkiego już nie ma. Aktualna sytuacja finansowa klubu wygląda tak, że w poprzednim sezonie stracił on jakieś 470 milionów euro, a łącznie jego zobowiązania wynoszą jakieś 1,4 mld euro. To jest kosmiczny dług. W efekcie La Liga, ustalając limit płacowy dla Barcelony, ustaliła go na poziomie 97 milionów euro i w 97 milionach euro powinna się Barcelona zmieścić, żeby być klubem bezpiecznym finansowo, i w tych 97 milionach musiałaby zmieścić piłkarzy pierwszej drużyny, agentów i tych piłkarzy, piłkarzy drugiej drużyny, trenerów, wszystkie te sztaby szkoleniowe, 97 milionów euro. Oczywiście to jest wszystko nie do zrobienia. Barcelona wydaje aktualnie około 400 milionów euro na pensje zawodników, czyli czterokrotnie przekracza ten limit, natomiast to oznacza, że porusza się po rynku transferowym trochę ze związanymi rękoma. Nawet jak kogoś ściągnie, to może mieć ogromne problemy z jego zarejestrowaniem. Generalnie ma związane ręce. Laporta ma związane ręce, dyrektorzy klubu mają związane ręce. Limit płacowy w wysokości 97 milionów euro oznacza, że Barcelona ma ponad dwukrotnie mniej do wydania za zgodą La Liga niż Sevilla, ma o ponad 50 milionów euro rocznie mniej do wydania niż Villarreal. Sprawdźcie sobie, co to jest Villarreal. Mówię nie klub, tylko miasto, przecież to jest malutkie miasteczko, które w ogóle dla nich sukcesem jest to, że grają w La Liga. Nie mówię już o tym, że wygrali Ligę Europy, ale to jest szok, że oni mają znacznie większy limit płacowy niż FC Barcelona. Generalnie FC Barcelona jest na 7. miejscu w La Liga i wyprzedza o zaledwie 20 milionów euro swojego lokalnego rywala, czyli Espanyol, który dopiero co przecież awansował do Primera Division. Gdybyśmy mieli szukać jednej głównej przyczyny takiego stanu rzeczy, musielibyśmy pokazać nieudacznika ze zdjęcia. Co pokazałeś? Co pokazałeś? Którego pokazałeś? Gdybyśmy mieli szukać przyczyny takiego stanu rzeczy, musielibyśmy pokazać tego nieudacznika ze zdjęcia, chociaż oczywiście on nie rozłożył tego klubu w pojedynkę, bo nie jest łatwo rozłożyć tak wielką organizację w pojedynkę. To musi być problem wielopoziomowy. Oczywiście na sam koniec odpowiada za to prezes klubu, czy też prezydent, jak go szumnie zwano. W każdym razie Barcelona przez lata zapominała o tym, że w piłce nożnej warto mieć ludzi, którzy się znają, uwaga, na piłce nożnej, i całkowicie bagatelizowała ten akurat element zarządzania futbolowego, co znowu nasuwa mi pewne skojarzenia z polskim klubem. I w efekcie mieliśmy tam trenerów, którzy nie powinni być trenerami, dyrektorów sportowych, którzy byli żółtodziobami, którzy w zasadzie nie mogli pochwalić się żadną renomą na rynku transferowym, poza tym, że mieli w sobie mityczne DNA Barcelony. W ogóle mam wrażenie, że klub Barcelona to jest jedyne miejsce pracy na świecie, gdzie składając CV nie wypisujesz swoich kompetencji, nie wypisujesz swoich dokonań życiowych, tylko wpisujesz, że masz odpowiednie DNA. To jest dla was taka porada, gdybyście szukali kiedyś pracy, po prostu napiszcie do Barcelony i wpiszcie, że macie DNA Barcelony i oni już was łykną, wrzucą was gdzieś, może nawet na dyrektora sportowego, kto wie. W każdym razie najważniejsze stanowiska w klubie przejmowali ludzie, którzy mieli rzekome DNA Barcelony, na przykład grali w niej kiedyś 20 lat temu przez 3 mecze, albo grali w niej całkiem długo 10 lat temu i powierzano im te stołki nie wiadomo za co, tylko dlatego, że oni kiedyś byli w odpowiedniej szatni i zakładali odpowiednią koszulkę i wiedzieli, jak się przesuwać po boisku. A przesuwanie się po boisku to nie jest to samo, co poruszanie się w korytarzach klubowych, w korytarzach UEFA, w korytarzach FIFA i tak dalej, i tak dalej. Kiedy Barcelona sprzedawała Neymara do PSG za 222 miliony euro, nie brakowało głosów, że no, w sumie to tego Neymara trochę szkoda. No trochę go szkoda, bo to niezły zawodnik, ale 222 miliony za jednego, no to przecież za tyle to można kupić 2 albo 4, albo jak dobrze pójdzie, to 5 zawodników wysokiej klasy. No i rzeczywiście Barcelona postanowiła wydać te pieniądze, które otrzymała za Neymara, na zawodników teorii wysokiej klasy. I to jest kolejny zarzut do ówczesnych działaczy, że oni nie dość, że byli nieudacznikami na wielu frontach, to jeszcze w dodatku mieli pecha. To jest najgorsze połączenie. Nieudacznik, który ma pecha, to już z tego nic dobrego się nie może urodzić. Przecież na zdrowy rozum transfery Coutinho i Dembele, one się broniły. To nie było tak, że wszyscy łapali się za głowę, gdy oni przychodzili do Barcelony. Wręcz przeciwnie, łapano się za głowę, co to będzie, jak wszystkich tych zawodników umieści się na boisku, jak oni będą świetnie grali. Tylko że nie grali. Transfer Griezmana, też kolejny kolosalny transfer, w pewien sposób też się bronił. Można było mieć duże nadzieje sportowe co do reprezentanta Francji, a na koniec nie wyszło z tego nic. Były więc tam transfery, które w momencie ich dokonywania nie wydawały się takie wcale fatalne, a teraz są fatalne w skutkach dla księgowości, ale była też masa transferów, które po prostu nie powinny nigdy mieć miejsca. No, tacy zawodnicy jak Firmino, Brightwhite, Fernandes, Malcolm, Longlet, Artur, Murillo, Boateng, Mina, Semedo, Marlon, Gomez, Alcacery, Digne, Denis Suarez, Turan, Aleix Vidal, Pjanic, Trincao, Tobido, Vak. No, lista zawodników, na których Barcelona przepaliła dziesiątki albo setki milionów euro, jest gigantyczna. No setki, nie dziesiątki, przecież ci piłkarze zarabiali kolosalne pieniądze. A dzisiaj jak popatrzymy, gdzie oni wylądowali, to byli to zawodnicy, o których biła się tak naprawdę tylko Barcelona. Pograli chwilę w tej Barcelonie i nie było na świecie takiego podejścia: no dobra, oni zmarnowali jego talent, tam mu nie wyszło, ale my go odbudujemy. Nie, ci zawodnicy potem trafiali do absolutnie średnich klubów, z dala od światowego topu. Oni trafiali w miejsca, z których już rzadko kiedy jest powrót do klubów rangi Barcelony. Tak naprawdę widać, że te transfery do Barcelony to było najlepsze, co im się w życiu przytrafiło, i zarazem najgorsze dla samej Barcelony. Dzisiaj Barcelona zawaliła się sportowo tak spektakularnie, że niestety puściła w świat przekaz do wszystkich piłkarzy topowych: nie jesteśmy dla was adresem docelowym, lepiej tu nie przychodźcie. Dzisiaj, jeśli ktoś marzył o grze w Barcelonie, jakiś piłkarz marzył o grze w Barcelonie, to dzisiaj sobie myśli: marzyłem, ale wolałbym jednak wygrywać jakieś trofea, wolę pójść w miejsce, gdzie coś wygram. Niestety Barcelona zniszczyła swoją sportową reputację. Sposób, w jaki gra teraz, kompromitujący, sprawia, że oddaliły się od niej wszystkie możliwe transferowe cele, bo ci piłkarze po prostu nie będą chcieli tu przyjść. A skoro oni nie będą chcieli tu przyjść, nie będzie żadnego Haalanda, Mbappé, tylko będą właśnie piłkarze pokroju Luka de Jonga albo jeszcze gorsi, to sprawia, że turyści też nie będą chcieli tu przylatywać do Barcelony, nie będą chcieli oglądać tego klubu, nie będą chcieli zostawiać setek milionów w klubowej kasie. A skoro nie będzie ich, to nie będzie też sponsorów, to przestaje być po prostu globalna marka. Imperium się zawaliło. Mówię to ze smutkiem jako kibic Barcelony, którym pozostanę, ale będę oglądał te wszystkie spotkania, mając w pamięci, mając w głowie jedno pytanie: jak można było to wszystko tak spieprzyć? Dziękuję za dzisiaj, kłaniam się nisko. To było moje stanowisko.